Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na ten oto makijaż, który wykonałam tylko i wyłącznie drogeryjnymi kosmetykami, w zasadzie marką Eveline. Także jeżeli jesteście ciekawi, jakich kosmetyków do tego makijażu użyłam, to zapraszam na dalszą część filmu. Okej, a więc zabieramy się do roboty. Najpierw zwiążę włosy i żeby Was nie straszyć jakimiś tam moimi pojedynczymi niedoskonałościami, to najpierw nałożę trochę podkładu i ominę okolice oczu, tutaj w ogóle no, skupimy się bardziej na czole, nosie, brodzie, tutaj policzkach, ale tą okolicę, tak jak mówię, sobie zostawimy i później dokończę. Mam tutaj różne podkłady marki Eveline, bo mam tutaj wszystkie kolorki tego satin matu, mam też taki matujący oraz jeszcze Selfie Time. I chyba ten użyję, tak mi się wydaje, że z niego byłam najbardziej zadowolona, chociaż te są równie fajne, ale nie chce mi się mieszać też tych kolorów, żeby uzyskać odpowiedni, a wydaje mi się, że ten jest taki jaśniutki, więc będzie chyba w tym momencie na mnie dobry. Ewentualnie zawsze można coś bronzerem tutaj pokombinować, tylko to jest jeden z tych produktów. Nie mam bronzera i korektora marki Eveline, więc tutaj będę musiała sobie poza kamerą jakoś poradzić z kosmetykiem innej firmy. Natomiast jakby skupimy się dzisiaj tylko na marce Eveline, więc innych kosmetyków nie będę Wam pokazywać. Teraz nałożę sobie na usta coś. Musiałam rozświetlić trochę tą stronę tła, bo ta jest jaśniejsza, ta była ciemniejsza, a teraz chyba jest ok. Więc już wracam. I tak, mówiłam, że coś właśnie muszę nałożyć na usta. I mam tutaj taki przeźroczysty błyszczyk od Eveline i to jest 01 Krystal. I jego sobie właśnie nałożę, żeby usta się właśnie nawilżały i przygotowywały się do nałożenia na przykład jakiejś matowej pomadki. Będą fajnie nawilżone, a widzę, że mam trochę tych suchych skórek, więc jak najbardziej mi się to sprzyda. I lecimy sobie z podkładem, biorę sobie właśnie ten Selfie Time. On ma bardzo fajną konsystencję, nie za gęsty, nie zalejący, naprawdę przyjemnie się nim tutaj operuje. I bardzo ładnie pachnie. Dawno go nie używałam i zapomniałam sobie o nim. Ogólnie miałam ochotę dzisiaj zrobić taki fajny jakiś jesienny makijaż. Taki naprawdę wow. I z odcięciem cut crease i tak dalej. Ale pierwszym zamysłem, jeżeli chodzi o ten film, było dla mnie to, żeby stworzyć makijaż drogeryjną marką. Tak żeby każdy w swoich tam domowych warunkach mógł coś takiego zrobić, więc nie może być to za trudne, a nie każdy jednak ma cierpliwość do zrobienia cut crease'a, bo może to nie jest jakoś bardzo trudne, jak się poćwiczy, natomiast wymagano trochę cierpliwości. Ja tak patrzę w dół, ponieważ mam tutaj drugie lusterko, więc wybaczcie. Jestem w ogóle ciekawa, jak ten makijaż wyjdzie, bo pierwszy raz nagrywam tutaj z tłem w tle, ale jak widzę w podglądzie, to naprawdę spoko to wygląda, więc zobaczymy. No jak widzicie, tutaj ten podkład ma takie satynowe wykończenie, bardziej w kierunku matowego. Ale patrzę tak z daleka i piszę tutaj nawet, że jest to podkład i korektor w jednym, więc no, krycie ma naprawdę spoko. No i na ten moment może to tak wyglądać. Podkład ma tak fajne wykończenie, że w zasadzie nie potrzebowałabym go pudrować. Przy mojej cerze takiej bardziej suchej on jest mega matowy. Wygląda na żywo tak, jakbym po prostu już go przypudrowała. Natomiast na sam koniec utrwalimy go sypkim pudrem. Tym dokładnie od Eveline. No, wszystko będzie od Eveline, ale to jest Loose Powder Cashmere Mat. Ja mam w odcieniu 01 Transparent, więc to zrobimy na sam koniec, a teraz zajmiemy się chyba brwiami czy oczami, sama nie wiem. Na powieki położę sobie korektor. Ja nie mam akurat marki Eveline, więc nie będę Wam tutaj mówić, czego używam. Natomiast jakiś taki fajny zastygający, żeby Wam tworzył bazę. Nie wiem, czy to słyszycie, ale mucha mi tutaj lata. Mam nadzieję, że
nie będzie to jakoś przeszkadzało w oglądaniu filmu, a najlepiej, żeby w ogóle nie było tego słychać. Dajemy chwilkę temu produktowi, żeby zastygnął, a w tym czasie pokażę Wam, jakie mam paletki, więc coś takiego. Może od razu pokażę Wam kolorki. Oj, leci. Kolejna taka w metalowym opakowaniu i dokładnie kolorki wyglądają tak. Jeszcze mam paletkę taką w plastikowym, kwadratowym opakowaniu. Takie są kolorki. I na koniec najpiękniejsza, bo patrzcie jaki efekt. Kolorki prezentują się tak. A więc jak widzicie, troszkę tego mam, więc będzie z czego wybierać. Ale wracamy teraz do makijażu oczka i już Was troszkę zbliżę. Myślę, że wystarczy. Teraz tutaj to, co nam powchodziło w załamanie, tak rozklepujemy sobie paluszkiem. Teraz tutaj na zakrętkę sobie wysypałam troszkę tego pudru, który Wam przed chwilą pokazywałam, że będziemy nakładać na całą twarz na sam koniec. I biorę sobie na pędzelek ten z serii taki Rose Gold z Donegala, on jest taki puszek. I na tutaj nieruchomą część powieki pod łukiem brwiowym nakładam. A teraz czas poszukać cieni, których będziemy używać i szczerze powiedziawszy nie wiem z której paletki. To znaczy tą chyba już raz używałam na kanale, więc sobie daruję, żeby nie powtarzać. Podobają mi się kolory na pewno w tej palecie. Są takie mega neutralne, nudy. Tutaj coś mamy z kolorków, też można by było poszaleć, ale chciałabym, żeby to był taki makijaż użytkowy, wieczorowy, ale właśnie, tak jak mówiłam, z wykorzystaniem drogeryjnych kosmetyków, więc może zostaniemy przy tej palecie i będę starała się używać tylko i wyłącznie jej, żeby może później nie skakać tak z palety do palety, no bo też nie każdy jest sobie w stanie kupić ich kilka. Raczej jak już się decydujemy, to na jedną, więc myślę, że tak. Ewentualnie gdybym coś tam gdzieś chciała dołożyć, no to już dołożę, no ale to wiecie, na marginesie. Jeżeli chodzi ogólnie o palety marki Eveline, to one są naprawdę spoko. Nie mam z nimi jakiegoś większego problemu. Na takie makijaże dzienne czy wieczorowe w domowym użytku, to jest to jedna z lepszych opcji, jeżeli szukacie właśnie jakichś cieni drogeryjnych. Nie ma jakiegoś takiego dużego wyboru, tak mi się wydaje, w tych szafach z kolorówką. Marka Eveline chyba jedyna ma aż tak dużo w asortymencie, jeżeli chodzi właśnie o całe palety cieni. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale tak mi się wydaje. No niemniej jednak wracamy do tej paletki i teraz muszę pomyśleć, co dalej. Tak jak mówiłam, ma być to makijaż, który zrobi każdy, więc może lecimy najpierw z odcieniem Cappuccino i będę używać sobie pędzelka z Blendit, to jest Pro 280. No i biorę ten cień Cappuccino, nadmiar sobie ściągam na rękę, bo jak możecie zobaczyć, one są naprawdę mocno napigmentowane. Zobaczymy na oczku i jeszcze raz muszę sobie tutaj przetrzeć to, co mi się zebrało i nakładamy tutaj w kąciku. Teraz widzę, że chyba muszę sobie kupić tutaj nowe lusterko, bo mam takie małe, bardzo ładne swoją drogą, ale jednak, żebym tak dobrze tutaj patrzyła, nie ciągle w dół, no to musiałoby być wyższe. Nawet już chyba wiem, jakie będę musiała kupić. A to, żeby się nie zmarnowało, to chyba pójdzie po prostu do mnie. Dobra, i teraz sobie wjeżdżam jeszcze tutaj trochę na załamanie tą samą resztką. No i właśnie przez to lusterko nie wiem, jak się mam ustawić, żebyście wszystko dobrze widzieli. Mam nadzieję, że jest ok, będę tak trzymać sobie w ręce. I robię z drugim oczkiem dokładnie to samo, czyli cappuccino, ściągam nadmiar i... Aha, jeszcze trzeba zawsze pamiętać na samym początku, żeby przyklepać ten korektor, no bo on się zbiera.
Biorę jeszcze trochę tego cappuccino, ale tak odrobinkę, ściągam nadmiar i sobie tutaj w to załamanie bardziej wjeżdżam. I to samo na drugim oczku. Biorę sobie jakiś czysty pędzelek i rozcieram jeszcze. Więc taką podstawę mamy gotową. Będziemy teraz przyciemniać troszkę ten kącik, więc znów wracam do którego pędzelka, do tego. Jest to Pro 280 Blended, mi się nim naprawdę bardzo fajnie blenduje cienie. I przyciemnimy go sobie teraz cieniem o nazwie Espresso, a później na sam koniec użyjemy jeszcze tego Doppio, ale to już tak na sam koniec, jako taka wisienka na torcie, jak już nałożymy coś błyszczącego i później, żeby po prostu to jakoś tam podkreślić mocniej. Ale no, wszystko zobaczycie. Więc tak, biorę ten pędzelek, biorę cień Espresso, oczywiście ściągam nadmiar i nakładam. I teraz druga strona. Dobrze, teraz przyszedł czas właśnie na błysk. No i tak patrzę, co ja tutaj mam. Powiem szczerze, jest taki rudy, który mi się chyba najbardziej podoba. I w niego chyba pójdziemy. Tylko tak, muszę teraz znaleźć jakiś pędzelek, który będzie w tym celu fajny. Może tym. Nie będę robiła żadnego odcięcia cut crease, po prostu nałożymy go normalnie na powiekę. Jedynie co, to może sobie zmoczę pędzelek. Tutaj mam taki tonik z firmy Sensum Mare. I zmoczę sobie pędzelek, którym będę nakładać. I ja tutaj mam, zobaczymy czy ten się fajnie sprawdzi, bo ja go ogólnie używam do pigmentów. Ale zobaczymy. To jest Hulu P40. I zmoczę sobie go tym tonikiem. I już Wam pokazuję, który cień będę używać. A mowa tutaj o Macchiato i lecimy z tym tematem. Zobaczymy, jak to się będzie nakładało. Naprawdę fajnie się tym pędzelkiem nakłada, tylko uważać trzeba, ile tego nakładamy, bo wzięłam za dużo i mi się niestety osypało trochę na policzek, no ale zrobię zaraz z tym porządek. Ale tutaj w sam kącik damy ten jaśniejszy, to jest chyba flat white, bo on też jest z taką perełeczką i troszkę nam rozjaśni to oczko. Ale ten jest naprawdę bardzo ładny, taki rudawy, ale jakby miał jeszcze jakieś nuty różu. Fajny, bo jest nieoczywisty, on się mieni na różne odcienie. Nie wiem, jak kamera to oddaje, ja się też później zbliżę, więc będziecie bardziej to widzieć. Dobra, teraz jakiś pędzelek, o może ten. I właśnie ten mój jeden z ulubionych pędzelków od Eveline pochodzi z tej palety. Więc teraz wykorzystam go i nałożę ten odcień flat white. W ogóle bardzo ładnie też się te kolorki ze sobą łączą. Mucha wróciła, także nie daje mi spokoju dzisiaj. Ale zanim jeszcze będę przyciemniać kącik, to chciałabym podkreślić mocniej załamanie i chyba wykorzystam do tego odcień Mocha. A, i pędzelek, którego użyję, to jest Blended Pro 226. To jest taka bardzo mała kuleczka, która idealnie się do tego celu sprawdza, bo super wjeżdża dokładnie w samo załamanie. I na drugim oczku to samo. Teraz przyszedł czas na przyciemnienie kącika, więc biorę do tego znów mój pędzelek 280 Blended i teraz ten Doppio, o którym Wam mówiłam, nakładam sobie na pędzelek, ściągam nadmiar.
No od razu zupełnie to oczko inaczej wygląda. Rozładowała mi się bateria, więc wykorzystałam ten czas, zrobiłam sobie konturowanie na mokro z racji, że i tak nie mam bronzera marki Eveline, no to zrobiłam sobie to poza kamerą. No i także brwi tą maskarą, to jest Brow and Go, akurat mam nówkę sztukę, bo w zasadzie dopiero ją dzisiaj kupiłam, ale to już jest chyba moje, nie wiem, piąte, szóste, siódme opakowanie, jak się kończy, to kupuję ponownie. Po prostu ja używam ten produkt w ten sposób, że ten nadmiar ze szczoteczki ściągam sobie na dłoń i maczam w tym pędzelek, maluję brewki, a teraz na koniec właśnie będę tą suchą jakby szczoteczką, no teraz wyciągnęłam, ale tak to ona jest bez nadmiaru produktu i nią sobie przeczesuję właśnie brewki. Także teraz to zrobimy. I naprawdę są utrwalone cały dzień, nic się tutaj nie dzieje. To jest super produkt za naprawdę niewielkie pieniądze, więc Wam go polecam. Zresztą jak się cofniecie do różnych moich vlogów czy makijaży, zawsze używam właśnie tą maskarę. A, włosy mi lecą do brwi. I teraz zajmiemy się dolną powieką. Mam nadzieję, że już bateria mi wytrzyma do końca tego makijażu. Ewentualnie później będę kończyć coś tam poza nim. Ale jeszcze tą dolną powiekę chciałam, żebyśmy zrobiły wspólnie. Więc co, zbliżam Was znów i lecimy z dolną powieką. Zaczynam sobie od nałożenia korektora. Nie zaczynam od korektora, tylko od odcięcia. Dobra, nic się nie dzieje. Czyli bierzemy sobie zwykły wacik, spryskamy, czy tam wodą, czy płynem micelarnym, czym tam chcecie. I sobie teraz oczyszczamy tutaj tą okolicę właśnie pod okiem, gdyby coś nam się osypało, ale również odcinamy sobie ładnie oczko, więc no teraz to będę robić. I nakładam dopiero właśnie teraz, ostrożnie tutaj właśnie przy tym odcięciu, żeby sobie nigdzie nie maśnąć, dlatego najlepiej jest używać do tego gąbeczki takiej o mini, 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 ale sobie jej nie zmoczyłam, więc muszę sobie poradzić tą. I pędzelkiem Hulu P34, takim do Cat Crease'a, będę, ojej, nałożyłabym sobie cienia. Nakładam korektor, niewielką ilość i tutaj właśnie bardzo precyzyjnie sobie maluję. No naprawdę zaczyna mi się bardzo podobać. Teraz zabieram się za dolną powiekę, najpierw sobie ją przypudruję. Już. Gdzie ja mam jakiś pędzelek do tego celu? O, jest. Hulu P50. Taki fajny, spłaszczony, ale puchaty. I biorę właśnie puder. Wracamy do pędzelka Blendy 280. Bierzemy sobie ten może espresso, nie, Doppio. Najciemniejszy, którym później na koniec przyciemniałyśmy kącik. Ten Doppio ściągam sobie nadmiar, delikatnie nakładam na całą już tutaj powiekę, ponieważ tak naprawdę jego najwięcej będzie tutaj w tym miejscu, w którym był nałożony najpierw, a w trakcie rozcierania już nam się tworzy ombre i jakby no, cała robota prawie wykonana. Rozcieram. W zasadzie to jest tyle, bo zaraz będziemy jeszcze dokładać tego świecącego cienia i jeszcze troszkę zaraz rozetrzemy sobie chyba tym kolorkiem latte dolną granicę. Dobra, teraz biorę sobie pędzelek, którym zaznaczałam załamanie tak na koniec precyzyjnie i jest to Blendy 226, czyli to taka kuleczka. Tym razem troszkę przecieram tutaj go o dłoń, żeby ściągnąć nadmiar tamtego cienia, żeby w ogóle ściągnąć tamten cień. I nakładam latę, taki bardzo jaśniutki kolorek, rozbielona na maksa kawa. I tutaj tą granicę rozcieram na dolną powiekę, również za pomocą pędzelka z Hulu P40, czyli tym, co był nakładany cień na górną powiekę. Biorę ten macchiato właśnie mokrym pędzelkiem i nakładamy tutaj od środka. I bliżej kącika nałożymy sobie ten flat white, tak jak był nakładany, też już tym pędzelkiem, bo on jest mokry, więc nie będę używać innego.
Nie wiem, na jakim etapie byłam, ponieważ skończyła mi się jeszcze karta pamięci, znaczy w sensie brakło miejsca, więc musiałam jeszcze po nią lecieć. To trochę doładowałam baterię. Co zrobiłam za ten czas, to dokleiłam rzęsy i chyba więcej nic nie robiłam. Teraz będziemy pudrować całość i do tego celu wybiorę sobie taki pędzel Ibra 09. On jest super, bo fajnie omiata twarz. On jest taki mega, mega miękki, ale nie jest zbity, bo na przykład Hakuro, ten, który zawsze lubiłam używać do pudru, nie wiem jaki to numer, bo się zdarło, on jest taki zbity, więc on bardziej służy do tego, żeby wklepywać ten produkt, a ja jednak lubię, jak to się, tak wiecie, omiata twarz, więc aha, jedynym jego minusem to jest to, że wypadają mu włoski, co mnie bardzo wkurza i będę musiała szukać jego zamiennika, natomiast no naprawdę sprawdza się ekstra. Nałożyłam tutaj puder, niewielką ilość i sobie tak omiatam. Dobra. Zrobię teraz konturowanie na sucho, ale tak jak mówiłam, nie mam produktu, żadnego bronzera od marki Eveline, więc robię to zupełnie czymś innym, ale pokażę wam, dopóki bateria jest, to mogę jeszcze nagrywać. Myślę, że będzie. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to mam tutaj taką paletę właśnie, nie rozświetlacz, tylko róż. Mam tutaj taką paletę od Eveline i tutaj są przeróżne róże właśnie o wykończeniu, znów mucha, matowym, albo dwa matowe i dwa błyszczące. Ja sobie może wezmę, może matowy, bo w ogóle nie mam też rozświetlacza, ale wymyśliłam coś, więc zaraz będziemy kombinować. Także dobra, wzięłam ten róż, o tutaj z góry. I mogłabym niby użyć różu rozświetlającego i wtedy jakoś przeciągnąć na te kości, ale ja pomyślałam, że z paletki właśnie tej, to będzie jeden wyjątek, bo tak to trzymałam się jednej. Tutaj jest taki cień właśnie złoty, ale fajnie wygląda, bo sobie go tutaj roztarłam i myślę, że spoko się sprawdzi jako rozświetlacz. Spróbujemy, czemu by nie? Wezmę sobie do tego może ten pędzelek właśnie z Donegalu, bo on był tylko do pudru, więc jest czyściutki. Jest taki cieplejszy odcień, ale spoko może być. Jeszcze sobie go dam troszkę w kąciku. Okej, zostały nam na ten moment usta i jeszcze zaraz wytuszuję sobie też poza kamerą dolne rzęsy. Aha, i usta. Tutaj mam parę produktów od Eveline. Mam jakieś pomadki matowe z tej serii Oh My Lips, konturówki, czy właśnie na przykład ten błyszczyk. No i tak, jeżeli chodzi o oko, to jest ono w takich odcieniach nude, ale jednocześnie coś się tam jeszcze dzieje, bo jest ten taki odcień rudawy. Więc usta bym też zostawiła sobie w takiej tonacji. Patrzę, jakie tutaj mam kolorki. 02, 08 i 01, już prawie nie ma to. Patrzę pomiędzy tymi dwoma. O, chyba pójdę w 08, bo ona jest takim nudem, ale delikatny róż wpadający, nie taki typowy brąz, więc z tym sobie polecę. Dobra, ja idę podtuszować dolne rzęsy i co? Ogarnę się tutaj, zaraz do was wracam. No i tak prezentuje się skończony makijaż. Jeszcze zapomniałam wam powiedzieć, że jak dokleiłam sobie rzęski, to tam delikatnie za pomocą takiego ściętego pędzelka dołożyłam cienia. Miałam na początku robić kreskę eyelinerem, natomiast zapomniałam i przykleiłam rzęsy, a jednak lubię kreskę malować przed rzęsami. Wiem, że różnie każdy robi, natomiast no ja po rzęsach no wolę się w to nie bawić po prostu. Więc dlatego stwierdziłam, że gdzieś tam zagęszczę sobie tą linię, taką kreseczką, można powiedzieć, cienia brązowego, takiego bardzo ciemnego z tej palety, którą używałam. Tego, którym przyciemniałam tak naprawdę kącik. Nie pamiętam, jak on się nazywał, a już pochowałam te wszystkie kosmetyki. Niemniej jednak nawet nie wiem, czy jest to widoczne, chodziło tylko o to, żeby w miarę tam przykryć, że te rzęsy są przyklejone, ten paseczek. Założyłam też takie dosyć
spore kolczyki. Ja je kupiłam, prawdę mówiąc, na swoją studniówkę. Wtedy były bardzo modne. Teraz, no może niekoniecznie bym w nich gdzieś wyszła, natomiast do makijaży, do filmów tutaj, tak jak już jest skończony, znaczy no, jak już jest cały efekt końcowy, to myślę, że fajnie się to prezentuje i tak biżuteryjnie można jeszcze właśnie ten makijaż wykończyć. Taki jest efekt końcowy, taki myślę, że wieczorowy, ale jesienny makijaż. Właśnie przez ten odcień taki rdzawy, który dodałam, czuję jesień, więc idealnie wpisuje się też tutaj mój bordowy sweterek. Także no, dajcie znać, jak Wam się podoba. Muszę zobaczyć, jak też tutaj ze światłem, bo przez to lusterko cały czas mi się światło zmieniało z tego względu, że ruszałam i gdzieś tam z tyłu, które tutaj światło jest, odbijało się w lusterku, więc tutaj raz byłam prześwietlona, raz mogłam być bardziej żółta. Jestem ciekawa, jak to w finalnym takim efekcie będzie wyglądać. Wiadomo, ja się muszę jeszcze nauczyć, bo to jest mój pierwszy film z tłem w tle. Natomiast no, mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Muszę sobie poczytać o tym, jak tutaj działać z tym oświetleniem, żeby było spoko. Teraz tutaj mam blendę, więc fajnie doświetla, ale w trakcie makijażu no nie mam jak trzymać tej blendy cały czas tutaj opartej o mój biust, bo jednak wszędzie tutaj jest po prostu sterta kosmetyków, pędzelków, więc no nie ma takiej opcji, ale będę coś kombinować, mam nadzieję, że w końcu dojdę do wprawy. A wy dajcie koniecznie znać, czy makijaż Wam się podobał. Jeżeli tak, no to zostawcie łapki w górę. Dajcie znać, jakie chciałybyście jeszcze filmy zobaczyć na moim kanale. No, makijaże również. Może z wykorzystaniem jakiejś konkretnej paletki. Akurat się zdarzy, że ją mam i wtedy będę mogła Wam coś takiego nakręcić. A może jakąś, nie wiem, technikę, metodę. No nie wiem, co tam chcecie. Dajcie koniecznie znać, to ja wtedy się przygotuję i coś takiego dla Was nagram. Również zachęcam do subskrypcji mojego kanału, wtedy będziecie na bieżąco. No a ja teraz lecę robić przebitki, żeby Wam się tutaj ładne wyświetlały zbliżenia i zdjęcia. Także widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!